Nieprawdopodobny gol z własnej połowy boiska w niezwykłych derbach Rzeszowa był głównym wydarzeniem ostatnich dni Fortuna pierwszej ligi. Po dwutygodniowej przerwie do rywalizacji wrócili pierwszoligowcy i zrobili to w naprawdę efektownym stylu. Już teraz przychodzi czas na podsumowanie 12 serii gier. Tak wyglądał plan gier pierwszej po reprezentacyjnej przerwie kolejki. Najgoręcej zapowiadało się derbowe starcie rzeszowskich ekip Stali z Resowią. Natomiast ciekawie miało być także choćby w Łodzi, Chojnicach czy Chorzowie. Na początek zaglądamy do Łodzi. Znajdujący się w ścisłej czołówce ŁKS pozycję lidera zamierzał zaatakować, pokonując przed własną publicznością spisujące się w kratkę w tym sezonie Zagłębie Sosnowiec. W pierwszej połowie brakowało dogodnych sytuacji. Gdy w 21 minucie meczu niezłą okazję wykreowali sobie gospodarze, to Trąbka nieczysto trafił w piłkę. Natomiast pod drugą bramką po potężnym uderzeniu Jączego dobrze interweniował Ant. W drugiej części wciąż brakowało konkretów w ofensywie. W 52 minucie po strzale Bryły czujność między słupkami zachował Bobek, który od początku drugiej połowy zastąpił w bramce kontuzjowanego Arnta. W 70 minucie do efektownych nożyc złożył się Monsalve, ale sam strzał okazał się zbyt lekki i poszybował wprost do rąk Gliwy. 7 minut później jeszcze raz próbują łodzianie. Lorenz doskonale uruchamia Koprowskiego, a po jego zagraniu wzdłuż bramki piłka dociera do zamykającego akcję Dawida Korta, a ten nie marnuje okazji. ŁKS w końcu otwiera wynik i jest kilkanaście minut od triumfu. W 84 minucie Zagłębiu nadarza się okazja do wyrównania, gdy Koprowski nieopatrznie podaje do Marka Fabrego, a snajper gości zimną krwią wykorzystuje ten błąd. Prowadzony z ławki rezerwowych Słowak ratuje punkt swojej drużynie i kolejka zaczyna się od remisu. Piątkowy wieczór w Chojnicach doszło do starcia Beniaminka ze Spadkowiczem. Gospodarze Chojniczanka podejmowali szukającą przełamania Wisłę Kraków. W pierwszej odsłonie lepsze okazje kreowali sobie goście. W 16 minucie po błędzie chojnickiej defensywy w sytuacji sam na sam z Kuchtą znalazł się Rodado, a zwycięsko z tego starcia wyszedł bramkarz gospodarzy. 4 minuty później Chojniczankę zaskoczyć chciał inny z Hiszpanów, jednak uderzenie Fernandeza minęło bramkę. Po zmianie stron do ofensywy postanowiła przystąpić Chojniczanka. W 48 minucie dobrze z piłką w polu karnym obrócił się Tuszyński, po czym został sfaulowany przez Moltenisa i arbiter nie miał wątpliwości, że gospodarzom należy się rzut karny. Wykonawcą jedenastki był Tomasz Mikołajczak i będący w wysokiej formie doświadczony zawodnik nie miał problemów ze skutecznym strzałem z 11 metra. Dla Mikołajczaka to już 6 trafienie w tym sezonie Fortuna pierwszej ligi. W 53 minucie drugi cios w Wiśle chciał zadać Karbowy, jego uderzenie odbił Biegański. Biała Gwiazda miała świadomość uciekającego czasu i za wszelką cenę zamierzała odwrócić losy rywalizacji. W 61 minucie po strzale Rodado i rykoszecie zdążył interweniować Kuchta. Z kolei od 82 minuty i drugiej żółtej kartce dla Mateusza Bartusiaka Chojniczanka musiała grać w dziesiątkę. Chwilę po tym wydarzeniu z rzutu wolnego dobrze uderzył Fernandez, ale do samego słupka wyciągnął się Kuchta. Wiślacy nie rezygnowali do samego końca. Po upływie doliczonego czasu akcja ostatniej szansy, po której główkuje Łasicki, a znów fenomenalnie broni Kuchta. Bramkarz Chojniczanki został bohaterem swojej drużyny i daje Chojnicom wiele powodów do radości. W Wiśle mimo dwutygodniowej przerwy w rozgrywkach nie dochodzi do przełamania. Czas na wizytę w Bełchatowie, gdzie swoje domowe spotkania od dłuższego czasu rozgrywa Skra Częstochowa. Częstochowianie chcieli przerwać serię 2 kolejnych porażek, natomiast ich rywal GKS Katowice zamierzał przedłużyć pasce 3 z rzędu meczów bez porażki. Pierwsze fragmenty tej rywalizacji upłynęły dość spokojnie. Dopiero tuż przed upływem pół godziny groźnie w pole karne wpadł Rogala, ale dobrze bliższego rogu pilnował Bursztyn. Teraz patrzymy już na to, co działo się w drugiej połowie. W 52 minucie ostrzał zza pola karnego pokusił się Pyrdał, jednak piłka wyraźnie minęła bramkę. Kilka minut później groźnie zrobiło się pod bramką Skry, gdy po wrzutce błąda do pozycji strzeleckiej doszedł Janiszewski, ale jego strzał okazał się niecelny. W 72 minucie ponawia swoje natarcie Gieksa. Po centrze w pole karne Figla, wybijana przez defensorów futbolówka trafia na nogę Jakuba Araka, a ten uderza niezwykle precyzyjnie i tym samym Katowiczanie prowadzili 1-0. Ogromna radość napastnika gości nie może dziwić, gdyż to jego pierwszy gol w barwach katowickiego klubu. Skra do końca nie zamierzała się poddawać i w ostatniej akcji meczu mogła uratować punkt, jednak minimalnie chybił Robski. Mogli zremisować to spotkanie częstochowianie, ale finalnie 3 punkty zgarnął GKS Katowice. Pora na długo wyczekiwane derby Rzeszowa. Na wypełnionym po brzegi stadionie o prym w stolicy Podkarpacia rywalizowały ze sobą Stal z Resowią.
Spotkanie o dużym ciężarze gatunkowym, a od początku zawodnicy obu drużyn zadbali o to, aby dużo działo się także na murawie. W 24 minucie pierwsza dobra okazja dla Rysowi, jednak po strzale Wiejry dobrze interweniował Pęksa. Kolejne natarcie ekipy, która grała w roli gości po ponad 30 minutach. W pole karne przytomnie wpada Bong i zostaje zahaczany przez Pęksę, za co arbiter przyznaje rzut karny. Odpowiedzialność na siebie wziął Bartłomiej Wasiluk i po jego potężnym strzale z 11 metra futbolówka wylądowała w siatce. Resowia rozpoczyna strzelanie w derbach i nie zamierza się zatrzymywać. W 44 minucie kolejny szybki wypad podopiecznych Mirosława Hajdy. Świetna akcja, po której wzdłuż bramki zagrywa Wiejra, a dobrym wykończeniem popisuje się Maciej Górski. Pierwszy gol Górskiego w tym sezonie po letnim transferze do Resowi i trafienie to zanotowane od razu w bardzo ważnym momencie. Do drugiej połowy przystąpiła odmieniona Stal. Już w 49 minucie pierwsza dobra akcja po zmianie stron. W pole karne zagrywa Olejarka, a tam niefortunnie interweniuje Mateusz Bondarenko. Trafienie samobójcze, za sprawą którego gospodarze łapią kontakt. Stalowcy nie zamierzają zwlekać z dalszymi atakami. W 53 minucie świetnie z piłką przedziera się Michalik, wchodzi w pole karne, po czym doskonale podaje, a Andrzej Prokliczowi nie pozostaje nic innego niż dopełnić formalności. Strata dwóch bramek błyskawicznie odrobiona przez Stal i znów wszystkie scenariusze są możliwe. Nieco po ponad godzinie wynik mógł nawet odwrócić się na korzyść Stali, jednak wymarzonej okazji nie wykorzystał Olejarka. Przechodzimy do 70 minuty. Wówczas świetnym podaniem Kamila Antonika uruchamia Wasiluk, a wprowadzony 180 sekund wcześniej na boisko dynamiczny skrzydłowy świetnie uderza. Mogło być 3-2 dla Stali, a mamy 3-2 dla Resowi i znów oglądamy szaloną radość gości. To już natomiast 82 minuta, gdy na strzał z własnej połowy boiska decyduje się Bartosz Kwiecień. Jesteśmy świadkami kapitalnego trafienia. Niesamowite i idealne to uderzenie, na które nie mógł nic poradzić Pęksa. Pozostaje więc tylko podziwiać to, co zrobił zawodnik Resowi. Stal do końca nie traciła wiary w kolejne odrobienie strat. W 91 minucie po dynamicznej szarży Małeckiego gola kontaktowego dla Stali strzela Prokicz, ale na więcej Żurawiom nie starczyło już czasu. Po szalonych i trzymających napięciu do samego końca derbach Rzeszowa z triumfu mogła cieszyć się Resowia. Po Rzeszowie przenosimy się do Łęcznej. Tutaj atmosfera była nieco mniej gorąca, choć mecz zapowiadał się równie interesująco, gdyż Górnik gościł GKS Tychy. W premierowym kwadransie do ataku ruszyli Górnicy. Po centrze Krykuna i główce Grzeszczyka doszło do kontrowersji w polu karnym GKS-u, którą rozstrzygnąć musiał VAR. I po analizie arbiter uznał, że nieprzepisowo ręką zagrał Wołkowicz. Dlatego też gospodarze mieli rzut karny. Jedenastkę na gola zamienił Damian Gąska i pierwszy kwadrans zakończył się po myśli gospodarzy. Przyjezdni odpowiedzi poszukali już kilkadziesiąt sekund po straconej bramce, ale strzał Domingueza obronił Gostomski, a skuteczną dobitką nie zdołał popisać się Czyżycki. Kolejna próba hiszpańskiego pomocnika gości już w drugiej połowie, gdy groźnie uderzył on z rzutu wolnego, jednak znów górą był doświadczony bramkarz Łęcznian. Na zegarze już 81 minuta, a wciąż 1-0 dla Górnika. W tym przypadku na strzał zza pola karnego swoją słabszą prawą nogą decyduje się Wołkowicz, słupek, a po chwili piłka ląduje w siatce. Pechowcem w tym przypadku został Marcin Biernat, od którego odbiła się piłka, a następnie trafiła do bramki. Tyszanie mogli pójść za ciosem i błyskawicznie wyjść na prowadzenie, ale to potężne uderzenie Mikity trafiło w poprzeczkę. Po chwili odpowiadają Górnicy. Podpiłka ląduje na poprzeczce, nie kontroluje całej sytuacji Jałocha, ostatecznie wykorzystuje to Marcin Biernat. Niesamowity zwrot akcji dla tego zawodnika, który w przeszłości występował w barwach tyskiej drużyny. Goście w końcówce angażują duże siły w ofensywę, co wykorzystuje Górnik. W 94 minucie Pierzak podaje do Huberta Sobola, a ten w sytuacji 1-1 z Jałochą zachowuje zimną krew i dobija ekipę GKS-u. Górnicy bardzo blisko drugiego w tym sezonie zwycięstwa, choć widzimy jeszcze to powietrzne starcie w polu karnym gospodarzy, po którym ucierpiał Nedić, a sędzia wskazał na 11 metr. W 99 minucie precyzyjnym strzałem z rzutu karnego na listę strzelców wpisał się Krzysztof Wołkowicz i zrobiło się znów tylko 2-3. Mimo spotkania trwającego ponad 100 minut, na tym strzelanie w Łęcznej dobiegło końca i Górnik zgarnia niezwykle cenne 3 punkty. Niedzielne zmagania w 12. kolejce rozpoczęliśmy w Chorzowie starciem lidera Ruchu z czerwoną latarnią ligi i jedyną drużyną pozostającą bez zwycięstwa, Sandecją Nowy Sącz. Pierwsza połowa miała dosyć niespodziewany przebieg. Mimo optycznej przewagi gospodarzy po ponad 20 minutach Kwietniewski zahaczył w polu karnym na Wodkę i przyjezdni otrzymali rzut karny. Jedenastkę na gola strzałem w samo okienko zamienił Michał Walski i to goście zdołali zaskoczyć ekipę lidera.
Ruch otrząsnąć zamierzał się już w drugiej odsłonie. W 47 minucie po sprytnie rozegranym rzucie wolnym centymetry od celu był Szczepan, ale snajper Chorzowian trafił tylko w słupek. Ruch wrzucał coraz wyższy bieg. W 53 minucie po centrze ze stojącej piłki Janoszki główkuje Kasolik i fenomenalną paradą swoją drużynę przed utratą gola uchronił zaliczający swój pierwszy występ w tym sezonie Tokarz. Golkiper Sandecji po chwili był już jednak bezradny. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Swędrowskiego główkowy pojedynek wygrał Sikora, a skorzystał z tego Konrad Kasolik i tym razem mógł on już cieszyć się z wyrównującego trafienia. Niebiescy po tym golu łapią wiatr w żagle i kontynuują ofensywę. W 58 minucie po błędzie defensywy gości mogło być już 2-1, ale znów na wysokości zadania stanął Tokarz, w tym przypadku parując uderzenie Szczepana. Po ponad godzinie wydawało się, że wymarzoną sytuację będzie miał Ruch, gdy arbiter po tej akcji odgwizdał przewinienie Tokarza na Janoszce. Po analizie VAR okazało się jednak, że drugiej jedenastki w tym spotkaniu nie będzie i decyzja o rzucie karnym została cofnięta. Ruch niesiony dopingiem kibiców atakował do ostatnich minut. W 88 minucie dobrą centrę w pole karne posłał Wójtowicz, a w 16 najlepiej odnalazł się Tomasz Foszmańczyk. W taki sposób doświadczony pomocnik zapewnia Ruchowi cenne i odniesione w trudnych okolicznościach zwycięstwo. Chorzowianie umacniają się w fotelu lidera. Do spotkania czwartej z drugą drużyną w stawce doszło w Niepołomicach, gdyż Puszcza gościła Arkę Gdynia. Pierwsza część spotkania należała do gospodarzy. W 19 minucie po świetnej akcji tercetu Diakane Mroziński-Boguski po sprytnym wykończeniu tego ostatniego Puszcza wyszła na prowadzenie. Podopieczni Tomasza Tułacza napoczęli rywala, a w międzyczasie doszło do starcia Hajdarego z jednym z zawodników Puszczy. Początkowo Afgańczyk obejrzał czerwoną kartkę, jednak po analizie VAR kartonik został zamieniony na żółty i zawodnik gości mógł zostać na murawie. Arka może gonić wynik w kompletnym składzie, ale w pierwszej połowie to Puszcza wyprowadziła kolejny cios. W doliczonym czasie po centrze Pięczka z rzutu wolnego uderzenie Tiakane świetnie obronił Krzepisz, ale ze skuteczną dobitką nadciągnął Piotr Mroziński i w ten sposób po golu do szatni 2-0 prowadziła Puszcza, a Mroziński do asysty dorzucił gola. W drugiej części nieco rozruszać swoje działania ofensywne starali się Arkowcy, jednak w 53 minucie po dobrym podaniu Alemana spudłował Skóra. Swoje okazje do podwyższenia wyniku mieli zawodnicy z Niepołomic, jednak nie wykorzystywali ich Klisiewicz, a następnie Sołowiej. Puszcza w pełni kontrolowała wydarzenia na boisku i po raz kolejny w tym sezonie pozytywnie zaskoczyła, tym razem ogrywając Arkę 2-0. Wędrujemy do Niecieczy i przyglądamy się temu, co wydarzyło się w rywalizacji drużyn mających przed startem tego sezonu duże ambicje, czyli Brookbet Termaliki z Podbeskidziem Bielsko-Biała. W premierowej odsłonie najwięcej działo się w ostatnim kwadransie. W 32 minucie szybki wypad górali, po którym prostopadłym podaniem Roman uruchomił Emre Celtika, a Turek z dużym spokojem rozpoczął strzelanie w Niecieczy. Brookbet nie zamierzał schodzić na przerwę przegrywając. W 41 minucie po błędzie Simonsena z piłką przedarł się Ambrosiewicz, a po jego podaniu do wyrównania doprowadził Kacper Karasek. Dla ściągniętego przed tym sezonem z Widzewa młodzieżowca to drugi gol w tym sezonie. 120 sekund po straconej bramce reaguje Podbeskidzie, a w jednej z głównych ról wystąpił zamieszany w ustratę gola Simonsen. Tym razem boczny obrońca posyła dobrą centrę, a świetną główką popisuje się Kamil Biliński i w ten sposób po 45 minutach było 2-1 dla przyjezdnych. Po zmianie stron dalsza wymiana ciosów, a po tym strzale Kukułowicza ręką zagrał Bonifacio i arbiter zdecydował się na podyktowanie rzutu karnego. Murisz Meszanowicz uderzył bez ryzyka w środek bramki, ale to wystarczyło do tego, aby zrobiło się 2-2. Ponownie remis w Niecieczy, a taki wynik nie satysfakcjonuje żadnej z drużyn. W 69 minucie zdołali oddalić zagrożenie gospodarze, natomiast 120 sekund później sami mogli wyjść na prowadzenie. Jednak po główce Śpiewaka dobrze sparował piłkę Igonen. W 79 minucie wydawało się, że dopnie swego Podbeskidzie, gdyż świetnym strzałem popisał się Janota. Jednak we wcześniejszej fazie tej akcji na spalonym był Simonsen i trafienie to nie zostało uznane. Górale mają czego żałować, a kilka chwil później wychodzącego na czystą pozycję Śpiewaka sfaulował Julio Rodriguez i przyjezdni musieli kończyć ten mecz w osłabieniu. Termalika mogła wykorzystać przewagę liczebną, jednak po uderzeniu Poznara dobrze piłkę złapał Igonen. Po emocjonującym starciu w Niecieczy remis 2-2. Kolejkę zamknęliśmy w poniedziałkowe popołudnie w Głogowie. Wpisujący się w ostatnich tygodniach bardzo dobrze Chrobry dobrą formę zamierzał kontynuować w meczu z Odrą Opole. Piłkarze od początku zadbali o to, aby kibice nie narzekali na brak emocji. W czwartej minucie spotkania Czapliński dobrze podał do Mikinicza, a po wyłożeniu piłki przez Słowaka Maciejowi Makuszewskiemu nie zostało nic innego niż dopełnić formalności. Pięciokrotny reprezentant Polski rozpoczął strzelanie w Głogowie. Chrobry odpowiedział 5 minut później, gdy po uderzeniu Stebleckiego sparował piłkę Kalinowski, a na taki scenariusz liczył Mateusz Bochnak i najlepszy strzelec gospodarzy wyrównał wynik.
Sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie i jeszcze przed upływem kwadransa po raz kolejny w tej serii gier kluczową rolę odegrał VAR, gdyż po analizie wideo za to zagranie piłki ręką Hansa podyktowany został rzut karny. Wydawało się, że Odra odzyska prowadzenie, jednak zbyt lekki ten strzał Mikinicza i dodatkowo wyczuł intencje słowackiego zawodnika Dybowski, dzięki czemu obronił on to uderzenie. Opolanie nie podłamali się takim obrotem spraw i w 21 minucie i tak wyszli na prowadzenie za sprawą Mateusza Marca, który świetnie wykorzystał dobrą centrę Czaplińskiego. W pierwszej odsłonie jeszcze po jednym zagrożeniu z obu stron. W Chrobrym groźnie przezierał się aktywny Steblecki, natomiast pod drugą bramką po raz kolejny po strzale Mikinicza interweniował Dybowski. Druga połowa emocje przyniosła po ponad 15 minutach. W roli głównej znów wystąpił Sebastian Steblecki i tym samym Chrobry po raz drugi dogonił Odrę. W doliczonym czasie obie ekipy miały po piłce meczowej, jednak gospodarzy od utraty gola w ostatniej chwili po strzale Nowaka uratował Michalec. Natomiast pod drugą bramką na wysokości zadania stanął Kalinowski i ostatecznie obie ekipy musiały zadowolić się jednym punktem. To już podsumowanie wszystkich wyników 12. kolejki Fortuna pierwszej ligi. Pełne zwrotów akcji Derby Rzeszowa padły łupem Resowi. Ruch Chorzów ograł Sandecję, Puszcza okazała się lepsza od Arki. Chojniczanka sprawiła niespodziankę ogrywając Wisłę. GKS Katowice wygrał ze Skrą. Remisami zakończyły się spotkania w Niecieczy, Łodzi i Głogowie. W tabeli na czele stawki utrzymuje się Ruch. Na drugą pozycję wysunęła się rewelacyjnie spisująca się Puszcza, a po tej kolejce w strefie barażowej znajdują się ŁKS, Arka, GKS Katowice i Brookbet Termalika. W dole tabeli typowy dla Fortuna pierwszej ligi ścisk. Ponad kreskę wydostał się Górnik Łęczna. W strefie spadkowej są Resowia, Odra oraz Sandecja. W klasyfikacji strzelców na czele stawki wciąż z 7 golami znajduje się Omran Hajdary. Natomiast do zawodników z 6 golami dołączyli Tomasz Mikołajczak, a także Mateusz Bochnak. W następnej kolejce na zapleczu PKO Ekstraklasy też powinno dziać się bardzo dużo. Na 13. serię gier zaplanowano m.in. starcia Wisły Kraków z ŁKS-em, Podbeskidzia z Górnikiem Łęczna czy też Resowi z Ruchem Chorzów. Dziś już bardzo dziękujemy Wam za uwagę, cieszymy się, że po raz kolejny byliście z nami i nie zatrzymujemy się. W kolejnych dniach zapraszamy na następne magazyny na kanale Łączy Nas Piłka TV. Do zobaczenia!